Dzieje się ostatnio bardzo dużo w polityce. Można nawet zaryzykować tezę, że wojna polsko-polska wchodzi w decydujący moment, w decydującą fazę. Wiem, większość z Państwa, wielka polityka, partie polityczne, sami politycy pewnie nie interesują bardzo. Ale czy nie zauważyli Państwo w ostatnim czasie, chociażby na urlopie, w Europie czy w innych krajach, że Polska jest jakoś postrzegana inaczej? Że po pierwsze, nie jesteśmy już tym cudownym, wspaniałym dzieckiem pokazywanym innym jako przykład, ale bardziej enfant terrible, czyli dzieckiem niesfornym, kimś, kto łamie zasady, reguły. I po drugie, to wynika z tego pierwszego, w ogromnym, bardzo dużym tempie zmierzamy w odwrotnym kierunku. Tak, ktoś mógłby za korwantesowskim Don Kiszotem powiedzieć, lepiej iść jakąkolwiek drogą niż siedzieć w zajeździe. No tak, to mniej więcej taka sama konstatacja jak stańmy z kolan po to, by walnąć głową w sufit. Ale do czego zmierzam? Wydaje się, że rzeczy w Polsce nie idą wcale w dobrym kierunku. Wiem, te słowa, właściwie tymi słowami nie dotrę do młodego pokolenia, do pokolenia mojej córki czy państwa dzieci. Są zbyt grube, takie ciężkie, siermiężne. Ale proszę zwrócić uwagę, że coś się jednak wydarzyło w ostatnim czasie w Polsce. Od choćby protesty pod sądami. Świadomie mówię pod sądami, nie w obronie sądów albo w obronie sędziów. Bo młodzież, ale nie tylko młodzież, wyszła nie w obronie sądów i sędziów, ale w obronie siebie. Dlaczego? Dlatego, że w normalnym państwie, a coraz mniej stajemy się normalnym państwem, sądy to jest taki bufor pomiędzy państwem a społeczeństwem. Jeżeli tego buforu nie ma, człowiek staje face to face z państwem, a to nie zawsze kończy się dobrze. Tak więc jest się czego bać. Właściwie przypomina mi się dramat, sztuka Alberta Dżerego pod tytułem Król Ubu, czyli Polacy. Sztuka napisana jeszcze w czasie, kiedy Polski na mapie nie było, wydrukowana na papierze na początku XX wieku. Mówiąc krótko, opowiada o królu Aragonii, królu Ubu, który wraz z Lubicą przejął władzę w Polsce. W Polsce, czyli nigdzie, jak pisze autor. I ów król Ubu rządził w sposób tyraniczny, przejmując instytucje, zastraszając ludzi. Kilka cytatów, od choćby pierwszy. Teraz rządzę ja, czyli demokratycznie. Albo inny cytat, bardzo mocno analogiczny do tego, co się dzieje w przestrzeni gospodarczej teraz w Polsce. Piwo dla wszystkich, rzekł król Ubu. Karczmarz pyta, kto płaci? Naród płaci, odpowiedział król Ubu. Czy to nam czegoś nie przypomina? Właśnie w przestrzeni gospodarczej, ale w ogóle w traktowaniu państwa jako dojnej krowy, gdzie my, społeczeństwo, będziemy za wszystko płacili. Ta sztuka to groteska, to śmiech. Śmiech właściwie z nas samych, z tego, co się dzieje w Polsce. Ale proszę zwrócić uwagę, że my płacimy już rachunki za ten rząd. Płacimy wizerunkiem i postrzeganiem nas w Polsce. Płacimy również ograniczeniem wolności w pewnych obszarach. Od choćby wolności w mediach, od choćby wolności w sądach, od choćby wolności w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości, z prokuraturą, z policją i w innych obszarach. Spójrzcie Państwo, w jaki sposób jesteśmy postrzegani na arenie międzynarodowej. Zostajemy sami. Z jednej strony mamy Unię, której nasz rząd nie lubi, z drugiej strony mamy Rosję, która nie lubi Polski. I w takiej sytuacji można powiedzieć, że rząd próbuje obecnie wyprowadzać Unię z Polski po to, by w przyszłości wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. A wtedy, jak za Dostojewskim, który powiedział, jak nie ma Boga, to wszystko można, będzie można powiedzieć, jak nie ma Unii Europejskiej, to wszystko można. I tak powoli implementuje się nam złą władzę. Niektórzy nazywają to już dyktaturą. Tak, to są mocne słowa, ale pewnie znają Państwo metodę gotowania żaby. Żaby nie wrzuca się do wrzątka, bo wyskoczy. Wrzuca się do zimnej wody, którą trzeba podgrzewać, aż żaba się ugotuje i nawet o tym nie wie. Identycznie jest z tyranią, identycznie jest z dyktaturą. Jej nigdy nie narzuca się siłą i szybko, ale powoli, sukcesywnie, odcinając po kawałku, jak tort, wolności i to, co się obywatelom należy.
powiedzą Państwo, no ale przecież wskaźniki gospodarcze, no ale przecież spadek bezrobocia, no ale przecież deficyt budżetowy, ale przecież ściągalność VAT-u, to wszystko jakoś funkcjonuje. To prawda, z ich wskaźnikami jest jak z zepsutym zegarkiem, który pokazuje cały czas tę samą godzinę, a więc przynajmniej dwa razy dziennie pokazuje właściwą godzinę. Tak samo jest z tymi danymi gospodarczymi. To jeżeli chodzi o wskaźniki. Jeżeli chodzi o poparcie społeczne, to prawda. Poparcie społeczne jest wysokie i można skonstatować, że blisko 50% społeczeństwa albo akceptuje ten rząd, albo wzrusza ramionami, albo po prostu nie przeszkadza mu nic. I można zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź? Myślę, że dlatego, że większości społeczeństwa nie spotkało jeszcze to, co już spotkało samorządowców, urzędników, prokuratorów, żołnierzy, a w ostatnim czasie również sędziów. Kiedy to dotknie zwykłego człowieka w obszarze najniższym, wtedy dopiero do ludzi dotrze, że ta władza wcale nie jest taka wspaniała, nawet jeżeli rozdaje na lewo i prawo pieniądze. Przypomina mi się wspomnienie najbliższego osobistego więźnia Adolfa Hitlera, Martina Niemöllera, pastor niemiecki, więziony w czasach hitleryzmu, nazizmu, który opowiadał mniej więcej w ten sposób. Kiedy przyszli po komunistów, milczałem, bo nie byłem komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, milczałem, bo nie byłem socjaldemokratą. Kiedy przyszli po Żydów, oczywiście milczałem, bo nie byłem Żydem. Kiedy przyszli po mnie, nie miał już kto w mojej obronie protestować. Inaczej mówiąc, ta władza, która na początku była groteskowa, teraz zaczyna być straszna. Każdy kolejny dzień, każdy kolejny miesiąc i nie daj Boże rok tej władzy w Polsce szkodzi nam na przyszłość, naszym dzieciom, jeśli chodzi o wizerunek kraju na świecie. Jeśli chodzi również o wskaźniki gospodarcze, bo za to wszystko, co się dzieje dzisiaj, od choćby za 300 tysięcy emerytów, którzy przejdą na emeryturę w październiku po zmianie wieku emerytalnego, ktoś będzie musiał kiedyś w przyszłości zapłacić. Nie ma darmowych lunchy, jak mawiał Winston Churchill, i tak samo nie ma pieniędzy w budżecie bez pieniędzy od podatników. Ktoś będzie musiał za to wszystko zapłacić. Szczęść Boże, dziękuję. Przepraszam, to nie ten program. Do widzenia. We'll be right back.